Cześć! Dziś pokażę Wam, jak w programie Adobe Premiere Pro usunąć efekt trzęsącej się ręki, czyli filmu nagrywanego np. z telefonu komórkowego lub z kamery trzymanej w ręce. Importujemy nasz film do programu, wycinamy interesujący nas fragment, ja tu mam fragment pociągu i zaznaczamy nasz klip. Mamy zaznaczone narzędzie selekcji, klikamy na klip, wybieramy efekty, wpisujemy Warp, znajdujemy i klikamy dwukrotnie na efekt przy zaznaczonym klipie i teraz widzimy, że zaczęła się analiza. Ilość ramek, czyli klatek na ogólną całość i procent postępu. Ja w tym momencie wyłączę analizę, ponieważ wcześniej wyciąłem już krótki, kilkusekundowy fragment. Ten już jest po analizie, ten również, lecz tutaj jest wyłączony efekt i zobaczcie, jaki jest końcowy. To jest efekt trzęsący się. Momencik, może zwiększę rozmiar ekranu. Teraz to jest pierwszy fragment, gdzie jest plik oryginalny. Widać lekkie trzęsienie. I w drugim fragmencie obraz jest nieco powiększony, skala jest większa, ale za to obraz jest bardzo, bardzo płynny. Jak widzicie, efekt jest całkiem dobry. Myślę, że o wiele lepszy od tego, który proponuje nam domyślny algorytm YouTube'a, przynajmniej na dzień dzisiejszy, czyli początek 2015 roku. Dzięki za uwagę. Polecam kolejne filmy. Kliknijcie łapkę w górę. Do zobaczenia.